Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Witam w kolejnym odcinku z Timberborn. Kochani, zaczynamy dalszą naszą ekspansję boberowską. Ekspansja boberowska, myślę, że to będzie najlepsze słowo, które możemy tutaj użyć. No i co? Nadal myślę nad tym, czy sens robienia tego tutaj, czy w ogóle jest jakikolwiek sens robienia tego tutaj. No bo tak, te składy kłód możemy sobie teoretycznie wywalić. Teoretycznie. To wszystko poszłoby do wywalenia. Za to zrobilibyśmy sobie... Znaczy tak, to byśmy wywalili wszystko. Tu byśmy sobie zrobili całkowitą taką wielką farmę. Tutaj gdzieś mogłyby być drzewa i tak dalej. Czy to jest sens? Czy to jest sens? No zobaczymy, jak ta irygacja będzie się tutaj sprawdzać. No może jednak te drzewa tutaj mogłyby być. Przynajmniej tu. Wtedy tutaj całkowicie zrobilibyśmy taką ekspansję farmowską, że tak powiem. Tylko i wyłącznie jedzenie. No bo tego jedzenia też, jakby nie patrzeć, nam zaczyna brakować. Zaczyna nam tego jedzenia brakować. Nie jest wcale tak kolorowo, jak mogłoby być. Czemu ten jest głodny? Idź coś zjedz, przyjacielu. Idź coś zjedz. Tu nie ma co jeść. No, zbyt nas poniosła ułańska fantazja, jeżeli chodzi o jedzenie. Ograniczenia. Jagody. Na 50. Niska niech będzie 10, 10, 50. Żeby oni już nie nosili nic stąd, bo naprawdę tutaj też jest głodówka. Stała susza, świetnie. Na szczęście już trochę tutaj jedzonka zaraz będzie. Aha, umiera z głodu. Świetnie. Oj, no właśnie to jest problem. To jest właśnie problem naszego miasta. Głód. Zapanował głód. Cały czas nam brakuje żarcia. Pojedyncze jagody nam tutaj wyrastają, no ale to i tak nie zapewni naszym mieszkańcom jedzenia. Nie zapewni naszym mieszkańcom jedzenia. Slipa. Ja ich chyba na chwilę tak naprawdę. Migracja populacji. Dam 36 osób do dzielnicy drugiej. Potem te 36 osób stąd wyciągnę, tylko oni się najedzą. Niech oni się najedzą. Jedzta. Migracja 36. I wracacie do siebie już najedzeni. I jutro już powinny być marchewki. Myślę, że dobrym posunięciem było to, co zrobiłem. To prawda, tutaj się nam uszczupliły znacznie zapasy żywności, no ale... jakoś damy radę. Musimy, nie mamy innego wyboru. Tutaj widzę, non-stop się wszystko ładnie robi. Już nawet trochę tych kłód jest. Ja mam zaznaczone drzewa do ścinania, mam zaznaczone. W teorii moglibyśmy i zaznaczyć to. No to jest zaznaczone. To już jest zaznaczone. Dobra, co mi tu bobery robią? Mamy bezrobotnych trzech. Pytanie, dlaczego? Bo nie macie kłód. Nie macie kłód, a to oznacza, że... potrzebujemy więcej ludzi do ścinania. Akurat dwóch. Wyknijmy to. Jak z tym żarówkiem tutaj? No jest. 33. 23. No jest żarcie, więc spoko. Te jagody wcale też nie są złe, jeżeli chodzi o to.
Teraz są jakieś kłody i jest spoko. Już się skończyły kłody, widać. Serio, deski są, kłód nie ma. Bo czy ja nie importuję kłód? Pewnie, że nie importuję kłód. No w sumie tutaj sami nie mają kłód. Oni sami tu nie mają kłód. O. Tutaj teraz stanęło. Kłody, deski. No i co, nie ma wiatru? Teraz kurde nie ma ani wiatru, ani nic. No bez jaj. Czy ja im tu nie zaznaczyłem do ścinania? Myślę, że nie. Tego wszystkiego się macie pozbyć, chłopaki. Robimy, robimy, robimy. A nawet jeszcze ze dwa sobie tutaj pyknę. Akurat dwóch bezrobotnych się pozbędziemy. Postęp wzrostu 82. Wszędzie jest po jednym? Nie. Są sosny, więc spoko. Sporo drewna. Jak z żarciem 81. 50. Cały czas coś jest. Mówię, nie ma szału, jeżeli chodzi o to żarcie, no ale nie jest jeszcze tragicznie. Nie jest jeszcze tragicznie. Cały czas tu brakuje tych kłód. I co, i wtedy będziemy mieć automatycznie czterech budowniczych, którzy będą tylko i wyłącznie budować, tak? Takie cztery podstawowe jednostki do budowania. Jaki to ma zasięg? Mocnie. Praca. Lata budowniczych. Nie ma nawet napisanego. Punkt dystrybucji, punkt odbioru. Papery tutaj ścinają sobie, fajnie. I mamy pierwsze... Pierwsze nasze jednostki, czy jednostki. Pierwszych naszych... Wyrośniętych drzewów. Pierwsze wyrośnięte drzewa po prostu. To możemy anulować w sumie. Czy wystarczą jak najbardziej. No i widzę, że tutaj niby też się zapełnia to wszystko. Więc tak naprawdę te wieże irygacyjne nie są wcale takie złe. Wieże irygacyjne nie są wcale takie złe. Myślałem, że to będzie gorsze, że to będzie ogólnie bardziej taka lipa. Czy oni tutaj już coś zasadzili? Wątpię. Nic nie sadzą, gamonie jedne. Do cholery jedne nic nie sadzą, no. Kolejna osoba powinna coś sadzić tutaj. A znów będzie płacz, że nie ma żarcia. Bezrobotni 0. 1. No i dobra, mamy tych budowniczych, tak? I zasięg jest budowania dotąd. Czyli tak jak mamy mniej więcej wszystko, no. Mamy ognisko, komfort się troszeczkę polepszył. Nawet ładnie to zaczyna wyglądać. Ozdoby, ławeczki, pomniki. Mamy 1000. Czyli możemy sobie odblokować również modyfikację terenu. Tu jest metal potrzebny. To nie wiem, metalurgii chyba jeszcze nie mamy. No to niestety... 250 sztuk potrzebujemy jeszcze. Więcej, 550.
Serio lipa. Jak tam ty głód? Zostały już tylko i wyłącznie jagody, świetnie. Oj, z wami dobrze, lepiej bez was, naprawdę. Dobra, to anulujmy sobie. Anulujmy sobie ten budynek, jest niepotrzebny już w tej chwili. W sumie teoretycznie ten też nie. Tu możemy sobie wyciąć z korzeniami już wszystko. Nam się to nie przyda w żadnym aspekcie. Wiecie, tak naprawdę teraz mamy dużo budowania, więc tak naprawdę... Tu mamy od cholery tego wszystkiego, plus tu jeszcze mamy od cholery tego wszystkiego. Czy mi tu wszystko wyschło? Holy shit. No i robi się nieciekawie. Powiem więcej, robi się bardzo nieciekawie. Dlaczego mi to wszystko wyschło? Było tak tylko mało? O cholera. Bobry mnie wszystko wypiły. Dobra, ale powinno nam się udać przetrwać, więc spoko. Powinniśmy to przetrwać. Ani desek, ani kłód. Mistrzowsko po prostu, mistrzowsko. Wszystko wycięte w cholerę. Tu niby te kłody już mamy. Trochę, bo trochę, ale mamy. Jakie zajęcie? 69? 89. Jako tak dajemy radę. No ale to nam wszystko pouzychało. Prawda, jedynie to źródełko nas jeszcze tu trzyma, ale widzę, że już też nie jest go zbyt dużo. Oj, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Robi się nieciekawie. Dziewiętnaście. Tu nam cały czas brakuje kłód. Tylko czemu? Tutaj postęp budowy wcale nie rośnie. Co robią nasi budowniczowie? To jest pytanie. Pytanie za milion punktów, naprawdę. Co robią nasi budowniczowie? Czemu tego nie budują? Pozycja niższy priorytet. Dobra, nie było tematu. Dusza ustała. Amen. Dawać wodę. Wodę powiedziałem dawać. O, coś płynie już chyba. Płynie. Tu już mi plony zaczęły, kurde, obumierać. No i poobumierało mi to wszystko. Obumarło. Wszystko obumarło. Dobra, ale znów nastało życie, więc spoko. Jak tu z żarełkiem stoimy? Zero, nic. Głodówa znów, kurde no. 58%. No jest lipa. Wszyscy głodni. Tu jest 26 tylko. Jaka to jest populacja w ogóle? 34 plus 1. Wszyscy rzucili. Migracja 34 plus 1. I tu również nie ma nic. No to jesteśmy w czarnej, nie powiem czym.
Teraz tylko rzec, zapanował głód. Mamy budynki, mamy dużo, że tak powiem, miejsca na bobry, ale nie mamy nic do jedzenia. Jeżeli się zaraz nie pospieszymy z tym, to będzie naprawdę wielki problem. To będzie mega, mega problem. Dobra, robimy produkcję, kasujemy produkcję tam. To już możecie sobie odpuścić, bo to już ewidentnie nie wyjdzie. Anuluj. W sumie to też już możecie anulować. Nie było tematu. No i mamy głód. Mamy głód, cholera, no. Dobra. Produkcja. To jest production. I tak. Pytanie o tą produkcję mi chyba chodziło, prawda? Prawda. Brak mocy w budynku. Najpierw bym zrobił po tej stronie. To możemy max zrobić. To możemy skasować. Wyknijmy to. Metal nie. Drewno. Koła zębate. To jest takiego samego rozmiaru jak i to, prawda? Prawda. Dwa. Możemy nawet po trzy zrobić w razie czego na daną chwilę. Co tu jest? A, tu jest inny budynek zwanym ścieżką. Dobra, już tej ścieżki nie ma. Tu sobie zróbmy do końca. I tak. Dechy. Jeszcze jedne zębatki. Dobra, to będą cztery po prostu. Tu robimy sobie ścieżkę. Niestety ładna ona nie będzie. Chyba, że się ładnie połączy. Niestety się nie połączyło. No trudno. I na razie robimy to w ten sposób, że... Dajemy tu wiatraki. Nawet dwa. I to sobie połączymy adekwatnie w te sposoby. Dobra, no to niestety jesteśmy do tyłu o sporo surowcy. Znów. Nic nowego. Bo to nam się już nie przyda po prostu tutaj. Zamiast tego będziemy próbowali sobie zrobić już jakąś farmę. Bo naprawdę, no nie widzę, żeby to jakoś dobrze szło w tej chwili. Bez szału totalnie. Na szczęście już nam pierwsze marchewki wyrastają, więc o tyle dobrze. Nikt jeszcze nie umarł z głodu, o dziwo. Chociaż widzę, że i tu nie jest za ciekawie. Nigdzie nie jest za ciekawie w tej chwili. Tym drewnem w sumie również tragedii nie ma. Tylko. Tylko. O. Dobra, domostwa. No, tu się jeszcze jedno zmieści, domostwo. Dobra. Ścieżkę sobie robimy tu do końca oczywiście. W ten sposób. No i tak. Żeby było ładnie symetrycznie. Wejście tu jest na wejściu z tym budynkiem. Więc ja oczywiście będę sobie chciał również zrobić to w ten sposób. Dam chatkę leśnika tutaj. Opa.
Zbieractwo drewna dam tutaj. Irygację. Właśnie, jak ta wieża irygacyjna będzie działać? No, to tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Ona musi być tu. Dobra, to nie jest akurat jakiś większy problem, chyba. No i co? I tutaj damy to. I również tu sobie zasadzimy sosny, a może brzozy? Zawsze te 3 dni mniej. Ale też mniej drewna. Lecimy do końca. Zmienimy to tak i już będziemy tutaj mniej więcej zabezpieczeni, jeżeli chodzi o drewno. Oczywiście standardowo dajemy tutaj maksymalną liczbę, czy liczbę, maksymalny priorytet. Widzę, że chłopaki się już zajęli naprawdę na poważnie tymi naszymi budynkami, więc spoko. Więc to też już sobie skasujemy powoli, damy więcej farm. Myślę, że będzie git. Myślę, że to będzie git. Chłopaki tu pracują. Tu mistrzowsko pracują. Jakie zonko? 11. Oj. Oj, 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 oj. Ciężko to widzę. Już urosło? Jego 4%. Teoretycznie już tak. Więc jagód to również powinno być więcej. Widzę, że tutaj się chłopaki nie wyrabiają. Nie wiem, czy jeszcze jedna pompa wody by się nie przydała. Może to nie byłby taki głupi pomysł. Dobra już, no niby chatę leśnika mamy i tak dalej, tylko jeszcze wieża irygacyjna stoi. Ale też tak naprawdę tylko i wyłącznie 3 kłody brakuje, więc chyba damy już radę. Tu już byśmy mieli wszystko zairygowane. Ale definitywnie będę chciał tutaj zrobić... Mamy gdzieś tutaj to bajorko, albo tutaj to bajorko, nie wiem, jeszcze zobaczę. Żeby te pompy zbierały tutaj i łatwo było to przenosić do zbiorników głównych. No ale teoretycznie i tutaj można by było zrobić taki cyk. Kebelek, pozbyć się potem wież irygacyjnych. No to nie jest głupie, to nie jest głupie. To nie jest głupie, co teraz myślę. Znowu głodówka? Jeszcze nie. Aczkolwiek bardzo blisko właśnie głodówki jest. Jeden bezrobotny, a tutaj jak z bezrobotnymi? Dwóch. Dwóch bezrobotnych. No to teoretycznie możemy dać mu jeszcze tutaj jedno stanowisko do rąbania drzewa. Robicie tą wieżę irygacyjną, czy ich nie robicie? Macie 2 deski przecież akurat, czy nie? Dobra, nie akurat. A nie, tutaj nie ma desek. Tutaj nie ma desek, to są 2 deski. Na co oni te deski biorą? Halo, bobry.
Dobła, zupa z bobła. Ej, serio, lipa jest z tym, z tą wodą. Nie dajemy rady. Trzeba zrobić kolejną pompę, bo się nie wyrabiamy. Kurka, wódka, nie wyrabiamy się? Serio, by tak mogło być? Co dopiero będzie przy kolejnej wieży irygacyjnej? No nie zrobił mi tej wieży irygacyjnej, cholery jedne, no nie zrobił mi tej wieży, naprawdę nie zrobią. Gołgany. Jak nie jest podłączony? No halo, no jak, masz, już jest. Już masz wszystko ładnie podłączone. Rób tam i tą wieżę irygacyjną. Oni wolą tutaj wszystko dawać. Rozdrobnili wszystko, no. Nie pozwolą mi się przenieść, cholera. 4, o kurde, dobra, znów jesteśmy na 0. Ale jesteśmy w dupie. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Ej, a gdzie mam moje składowisko drewna? Tu jest. O, ile oni mają drewna? 72 sztuki? What? Szkoda, że jest znów głód. Mamy za dużo bobrów chyba. Mamy ewidentnie za dużo bobrów. 25 bobrów, plus tutaj mamy 20... 32 nawet. Oh shit. Dużo. Dużo bobrowników. Chłopaki, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jeden bezrobotny, to już jest zero bezrobotnych. Tu mamy dwóch bezrobotnych, to w teorii. Nawet więcej bezrobotnych, bo jakby nie patrzeć, jak to zburzymy, będzie ich jeszcze więcej. Pięciu bezrobotnych, robimy migrację populacji stąd. Pięciu do dzielnicy. No i tu jest pięciu bezrobotnych. Tu jest pięciu bezrobotnych. No ale jak to sobie weźmiemy więcej, to już tak nie bardzo. Wszystkie bobry są głodne. Co ja wam poradzę, że wy jesteście głodne? Zjedzcie od razu, póki jeszcze możecie. I znów głodowa. Znów głodowa. Na szczęście tam ktoś umarł ze starości. Czemu ci tragarze? A, no już wiem, dlaczego ci tragarze. Bo tutaj nie ma kłód. Zębatki. No i co, i kłody. Dawać wszystkie kłody i lecicie z... O nie, poumierały. Wszystkie z głodu umierają. No i tu już niestety nie mamy ludzi. Nie mamy ludzi. Ale głodówka, ale głodówka. O, zairygowali wszystko. Wow, chłopaki. Ej, ale coś mi tutaj śmierdzi. Już to wszystko jest na terenie irygacyjnym.
Dlaczego to jest w ten sposób zrobione? Umiera z głodu, umiera z głodu, umiera z głodu. Umiera z głodu. Już 4 osoby umarły z głodu. Fajnie. Nie doczekamy się chyba następnego. O, przychodzą na świat, świetnie. Problem jest taki, że my nie mamy, kurde, jak was wyżywić, chłopaki. Jeszcze nie. Jeszcze to. Fak, 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 fak. Tama, 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 tama. Gdzie są tamy? Woda? Nie, krajobraz. No to tama jest za 20. Całkowicie blokuje przepływ wody. Żądany poziom. O. I tak naprawdę tutaj nam się utrzyma wszystko, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że to i tak będzie mało. No nie, nie, nie przeżyjemy chyba tego. Chyba tego nie przeżyjemy. Musielibyśmy zrobić jeszcze na szybciorka. Jakimś cudem. Tu przejście. No tu w teorii przejdziemy. Jakbyśmy sobie zrobili tutaj schody. Właśnie. Zróbmy ścieżkę w ten sposób. Ścieżka dla pijanych. Od jednego do drugiego. Pyk. I pyk. Najwyższy priorytet, proszę. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, szczerze powiedziawszy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Wątpię. Ale jeżeli by nam się to udało zrobić, to by było fajnie. Na razie to umieramy z głodu w tej chwili. Bo to w ogóle jest Saigon. Najmniej marchewki. Cały czas pompujemy, pompujemy i pompujemy, ale nie widać jakiejś różnicy w tym. Dobra, tutaj już ludzie są najedzeni. O tyle, kurde, dobrze. Jakbyście jeszcze prąd zrobili, to by było bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, ale to już jest 33 minuty odcinka. Kochani, no kończymy na tym. Kończymy na tym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej Timberborna i zobaczyć więcej perypetii przedgłodowych i przedsuszowych, które tutaj niedługo już będą, no to co, głosujcie na Timberborna na stronie spookyshiro.pl. Tam akurat jeżeli chodzi o głosy, to niewiele trzeba, żeby cokolwiek wygrać, czy żeby przegłosować serio, tak. Więc śmiało głosujcie. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Do zobaczenia już niedługo w następnych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.